Dobra, zobaczymy, co z tego będzie teraz. Chodź, malutki, na przycisk. Na przycisk, powiedziałem. Chodź, malutki. Chodź, delikatnie. Dammit. Dobra, ale będzie... What the... Zwaliłem. Ale miałem sen. Śniło mi się, że mój Tom się zjarał. To nie był sen, prawda? I słyszę ciągle płonący Tom. Jesus. To do roboty? Czy ja widzę okrągłe słońce? Ja nie chcę żyć na tej planecie. Koniec! Nie chcę żyć! Splash? 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 Splash. Proszę bardzo, nasz dom już jest ukończony, piękny i jak nowy. Odcisk moje gardło. Po co tu w ogóle przeszedłem? Coś chciałem. A, wiem co chciałem. Na pewno nie to. Chciałem to. Nie mam torów. Musimy zrobić, wypalić, czy jak to tam...
i będę potrzebował jeszcze dużo fęca. Oj, zapomniałem. Bo my nie jesteśmy CC. Nie tak najpierw. Ale lagi. Jestem jedną istotką na świecie, która ma takie lagi. Tyk. Tyk, tyk, tyk. Bo coś wam chcę pokazać. Biedną kolejkę, którą wam pokazywałem, a wiecie co jeszcze zrobię? Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Fence, fence, w której ręce. Cyk, cyk. I cyk. I cyk, i cyk. I z tego już nic nie będzie. 48 fensa. Kurde, kiedyś miałem 128 fensa, gdzie zjerałem 64 w lawie. Ginąc w niej! O. Jak idziemy już po drodze. Coś mnie teraz trafi. Tyk. 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 Cik, kochcik, cik, cik, cik. Oj, to trzeba tak, pamiętam już. Tik. No, na fence już mi nie starczyło mocy Sajana. Fak. Damy, to znaczy się. Nie, nigdy więcej nie używam już mocy Minecraftu, bo mnie gardło boli. Buduję szybko barierki. Tak przy okazji, jak już tu jestem. No to postaw się malutki. Żeby ten odcinek nie był zbyt nudny, to muszę coś mówić, tak? Dawno, dawno temu była sobie krówka. I ta krówka, prawda, zginęła w lawie, bo ją przyleciał dziwny człowieczek w stroju asasyna ze smokiem na głowie i ją wrzucił łopatą do tej lawy. Krówce było bardzo smutno. Fuck, jestem na hardzie. Faktycznie, to idziemy, zanim cokolwiek zrobię, idę po chlebuś. Jakbym czasami pokaszliwał, to przepraszam bardzo, ale moc Minecraftu nadwyrężyła me możliwości. Tu mam. Czy ja wszędzie muszę dobyć... Czemu ja nie mogę robić chlebu w ręce? No. Takie niewygodne. Cink. Okej, mamy 8 chlebusiów. Dobra, to możemy biegać bez... Ale to następnego dnia. To skoro tak wygląda sytuacja, to ja robię miecza. Weźmiemy parę pochodni ze sobą. Dammit. Nie! Drugi raz się nie da nabrać. Okej, okay, to się wyrzuci. Uwaga. Przepraszam. Zbroja. Tu nie ma zbroi. Tu jest zbroja. Wysłużona. Służy mi już od początku Minecrafta. Jej. I co ja chciałem jeszcze? Pochodnie. Mam troszkę. Bardzo dobrze. To schody mi niepotrzebne. I już następnego dnia pójdziemy do tego, że tak. Zamknąłem drzwi, prawda? Zamknąłem. Już następnego dnia pójdziemy do tej rzeczy, którą chcę wam pokazać.
widzę szkieletów. Nienawidzę szkieletów. Nienawidzę szkieletów! Dum dum dum. New day. Troszkę. A ja jeszcze dzisiaj chciałem coś zrobić fajnego. To wam pokażę później. Wracamy się do magazynu. I przy okazji w magazynie zrobię wstęp do tego, co wam chcę pokazać. Taki... Ja w przyszłości zrobię serię o tym, jak kręciłem tą serię. Widzicie, ile mam tych wózków? Otóż... Nawet udało mi się nakręcić, jeszcze nie wiem, jak to wrzucę, ale przydałoby się tak fajnie wrzucić to, że te wózki mi się przyjeżdżały same. Same mi przy każdym uruchomieniu Minecrafta przyjeżdżały z mojej kolejki. Którą mam chcę pokazać? Bo jak widać, rozbudowałem trochę swoją stację. Zresztą na intrze było widać, jak się z tym męczę. I mamy tak. Tu normalnie stoi sobie wózek ze skrzynią. Tu mamy normalnie i wsiadamy. I to wygląda tak, że jeżeli się nastanie na ten guzik, albo na ten, już nie pamiętam, zawrotnia, ten no, zwrotnica przewraca tory w lewo. Tak samo jest tutaj, że jeżeli się stanie na ten guzik, zwrotnica skręci te tory, o tak, cyk, cyk. Zresztą ja to chyba mogę pokazać. O, widzicie? I tak samo jest tutaj. Aha. No, inaczej, czemu to tak zrobiłem? Ponieważ normalnie tutaj byłby wózek ze skrzynią, prawda? Ja naciskam tutaj dźwignię, uruchamiając tym samym boostera. Skrzynia skrzynia z wózkiem leci tutaj, hamuje przed tym, tutaj, tak, hamuje przed wózkiem moim, do którego ja normalnie wsiadam, naciskam guziczek i jedziemy, pchając teoretycznie nasz wózek. Nie wiem, czy to się sprawdza. O, i pum! Tak, tu jest to pamiętne miejsce, gdzie nam ta cholerna lawa wyskoczyła. Czyli tak, tu były boostery, chyba 6. Muszę zejść na dół, nie mam kilofa, dammit. Na pewno nie tak było. Okej. Bo wiecie, jaka jest... jak to się mówiło? Lag. Au. Nigdy takich lagów nie miałem. Mógłbym coś zrobić, ale potem już będę miał problem z dźwiękiem. Otóż czemu... Do czego robię tą drogę tym razem? Otóż to wygląda tak. Żeby zrobić ten tunel, to szkło potrzebuje dużo piasku. Ja dużo piasku wydobywam z pustyni, ale pustynię mam daleko, więc robię tam tunel ze szkła. Z pociągiem, żeby było szybciej. Fajnie, no nie? Czemu pijesz? Bo się wstydzę. Czemu się wstydzisz? Bo piję. Cytując sławną książkę i opowiastkę. Okej. No i właśnie, no to przy okazji będę potrzebował 3 wiaderka. Ja już niektórzy wiedzą, co będę chciał robić. Coś, co kiedyś bardzo dawno temu obiecałem. A bo przy okazji właśnie, jak tam będziemy szli, to tam właśnie jest tego dużo, na co potrzebuję 3 wiaderka. Ogólnie tam jest tego w cholerę wszystkiego. Ale wiecie co, ja sobie pozostawiam parę rzeczy, bo teraz gramy na hardzie. Czyli to zostawiamy.
to zostawiamy. 3 wiaderca. To zostawiamy, bo torejka jeszcze nie działa. Resztę I think we can go. Zanim noc nas zastanie. Nie wiem, czy to jest sprawdzona informacja. Znaczy, na pewno nie jest sprawdzona, bo to może być mój wymysł. Mam dzikie wrażenie, że noc i dzień trwa... O, jestem głodny. Mam wrażenie, że noc trwa dłużej. Nie wiem, ile w tym prawdy. Ja teraz nic nie wiem. Aha, bo ja teraz gram na hardzie, to ja sobie nie mogę zrobić tego. Nie mogę sobie biegać cały czas, jak gdzie jest słońce. Południe, dokładnie. Widzicie tamtą wieżę? Tam będzie pierwszy przystanek. Otóż tam jest fajny cave system. I kiedy się tam wybierzemy? Na hardzie! Już tu zacząłem sobie, prawda, budować tunel. Wyznaczyłem sobie... O, mamy pierwszą ofiarę. Dziękuję. No dobra, nie zabijam. No. Rozumiem. Zapomniałem jednej rzeczy. Lag! Dobra, ja zrobię, żeby to odlagowało się i zaczniemy w tym samym miejscu. Przy okazji wrócę z tą jedną rzeczą. Ci osieć, krowo. Ała! Co się dzieje? Ja takich lagów nie miałem. O nie, ja się tak bawić nie będę. Z2. I jesteśmy z powrotem. Uhuhu, ludzie, ile się działo. Po pierwsze, miałem bardzo ciekawego buga. Mianowicie, pamiętacie, czemu mi się tak ścinało? Otóż, dokładnie tam, w tamtym miejscu mniej więcej, zaczęły mi się spawnić w kosmos owce. Tak, nieskończona ilość owców. Owców było coraz więcej. Mój profesor powiedział, nie rób mi, nie zabiję. I się zabił. Tak więc było ciekawie. Otóż były spore problemy z tym, żeby to naprawić. Próbowałem do multiplayera, resetować chunki, resetować spawny. Nic nie pomagało. Wtedy obudziła się we mnie moja pierwotna natura, która powiedziała: użyj radykalnych środków, nie baw się półśrodkami. Ściągnąłem edytora, map edytora i oto efekt. Przywaliłem wszystko górą. Tak, wielką, potężną, to jest 5 gór 20 na 20. Cool właściwie. Nie będziemy się bawić półśrodkami. To zepsuło nieco cieniowanie okolicy. No ale cóż zrobić. A powodem całej tej zabawy jest tutaj. Widzicie to takie bardzo regularne wycięcie? Pewnego dnia ja sobie idę. Otóż tędy sobie idę. Idę. Czarny ekran. Kiedy z powrotem włączyło mi się gra, była tu taka góra, znaczy ten, wycięta czanka, kawałek. Nie wiedziałem, o co chodzi. Tam było jeziorko i tam kąpały się zwierzątka. Strasznie dużo zwierzątek, ale olałem to, stwierdziłem, no, zdarza się. Zdarza się takie moje szczęście. No i cóż, no cóż dalej. Udało się, olałem to, no i ujawniło się w naszym filmiku. O, proszę o to. Mówiłem o tych cieniach, mówiłem popsutych. No i oto dotarliśmy do mojej pustyni. Chyba mogę ją nazwać moją, skoro jest moja. A nie, gram oczywiście, znaczy oczywiście gram w tej chwili na Peacefulu, bo już nie chce mi się męczyć i tyle się wycierpiałem z tymi owcami, że jak jeszcze zobaczę jakąś owcę, to normalnie ścielę z łopaty. A czemu tu jestem? Chciałem wam pokazać taki fajny sposób, mój ulubiony.
Na grzebanie piasku nie wziąłem pochodni. Jak ja kopię piasek. Zresztą było to na jednym z filmików widoczne, ja to robię tak. I następna pochodnia. Nie mam pochodni, koniec pochodni, koniec pochodni. Tak, zjechanie takiej jednej ścianki daje mi około 2 staków. Och, ale miałem laga. Znowu. No. I właśnie taka jedna ścianka daje mi około 2 staków. Dobra, to i co? Idziemy. Obiecałem wam zrobić placka, to zrobimy. Kurde, czemu miałem laga? No już to owce. What? Czemu miałem laga? Najpierw spawnujące się owce, potem najpierw spawnujące się wózki, potem spawnujące się owce, a teraz spawnujące się piramidy. Jezus, co to jest, do cholery? What the crap? What the... Co to jest? Kurwa. Trochę nieco się obawiam. What the crap? Jesus Christ. What the f... Co to jest? End? Enderman. Ja mam tą! Ja to znalazłem. Dawno... Nie, ja idąc tutaj. Tą dynię. Ja pierdolę, ile Endermanów. Ej! Przez sekundę, ja grałem na Peacefulu. I jest Peaceful. Him? What the... Auć. Przecież jest Peaceful, życie mi nawet nie wraca. Nie, wraca mi, ale od żarcia. Ile Endermanów, ja pierdolę, co to jest? Him. Szlak. Dom. Co to? Wow! What the? Co to? Ma, ale... What the crap? Ale o co chodzi? Ja pierniczę. Dziękuję. I gdzie ja jestem? Czemu nie w swoim łóżku? Jesus Christ, gdzie ja jestem? Okej, wiecie co? Ja się muszę znaleźć, a... Nie, ja mam ciągle tą samą mapę, czy jak? Jesus Christ. Ej, zaraz wracam, cięcie. Już wiem, gdzie jestem. Jak dobrze kojarzę, to tam. Już wiem, gdzie się pojawiłem. Dawno temu bawiłem się kartografem i kartograf wyrenderował mi pewien kawałek mapy, który... On był tak... Nie wiadomo skąd wyjęty, właśnie o tak dziwnie obcięty, jakby czanek brakowało i tak dalej. Nie wiedziałem kompletnie, o co chodzi. No, stwierdziłem, że no, tak mi się zrenderowała mapa. Właśnie wyrzuciło mnie tutaj, tego dziwnego miejsca. Chyba tędy. Tak, tędy. Pamiętam z mapy. Ale, ej,
paląca się wioska, potem mój dom, który się zajarał, samo pojawiające się wózki, owce, które się spawnują nie wiadomo skąd. Jeżeli mi nie wierzycie z tymi owcami, udało mi się nagrać krótki filmiczek, właśnie frapsem miałem włączony, prawda, jak próbowałem wyczaić, o co chodzi, czemu mi tak laguje. Po prostu cały teren usiany owcami. Jesus Christ, o co chodzi? Tylko mi do cholery nie mówcie, że Herobrine, bo to jest bujda. Z tym Herobrine to ludek, a nie tajemnicze, niezidentyfikowane rzeczy. Ja pierniczę. Ale powiem wam, że to nie będzie zwykły let's play. O nie. Co to wszystko bugi? A teraz... jest peaceful. No i nie widzę w sumie potworów, ale jest jasne. Owiec też nie widzę. Ja pod koniec filmiku wrzucę te wszystkie dowody na to właśnie, na te dziwne rzeczy. To są niezwiązane ze sobą zdjęcia, ale to będą dowody na to, że ja kurde nie kituję i tutaj nie tworzę dziwnych rzeczy. Endword. Zaraz poszukam na Wikipedii, o co chodzi. Którędy? Chyba tędy. Ja pierdolę. Ej. Jestem w pusta pustyni, dobra. Jeżeli to jest moja pustynia... O, ja się będę bał nakręcić piąty odcinek. O, nie w kaktusa. O, jest moja wieża. Jest, działa. Nie wiem czemu nagle mi wywaliło grę. Pokazywało saving chunk. Prawda? I już nie mogłem włączyć. Po prostu robiło mi ten. Włączałem grę. Włączałem się na 3 sekundy i wywalało znowu brzmi. Co ciekawe, ja właśnie znowu już kombinowałem z map editorem. Przeniosłem swoją postać do swojego domku. A on i tak jest tutaj. I... nie widzę świątyni. Ja pierniczę. Nie ma świątyni. Chyba tuś... piramidę, nie świątynię. Piernicze. Kurde. Ale mi się gra sypie. Świątynia, wózki, owce, czanki. Ja pierniczę. Chyba Wikipedia już na to nie wystarczy. Chyba będę musiał jakiś forum na ten temat założyć. Kurde, kojarzę, czy w wersjach alfa nie spawniły się czasami piramidy? Było coś takiego. Ja wracam do domu i na dzisiaj kończę. Mam dosyć. Mam serdecznie dosyć. Te piramidy, kurde. Było coś takiego. Kurde, najgorsze jest to, że mi nie będziecie wierzyć. Na pewno mi nie będziecie wierzyć. Bo chociażby sam fakt, że powiedziałem o... że korzystam z map editora. No ale jak ci się gra wiesza swoim domkiem i za cholerę nie możesz mapy uratować. Ja się chwytałem wszystkiego. Kopiowałem na multiplayer, próbowałem kartografer. Mam informację z kartografera, że 3000 ponad owiec miałem w pewnym momencie. Jak obiecałem, to będzie koniec filmiku. Placka dzisiaj nie zrobię, nie świętujemy. Ja się idę zamknąć w domu. Mam nadzieję, że tam nie żadna niespodzianka znowu nie zostanie. Map editorze nie wyglądało, żeby coś było. Się działo. Dobra. Właśnie nic nie jara.
miałem iść do Netheru, a skończyło się na tym, że próbowałem cały odcinek ratować grę. Trafiłem do... Co to był za świat? Endward. Endward, Endward. Miałem, kurde, popatrzeć. Czemu to się samo wyrenderowało? To jest kwestia wersji... Bo, aha, bo ja wam nie powiedziałem, ja jestem teraz na pre-release 4. Jak możecie nie zauważyć, nie ma teraz tej informacji w rogu ekranu. Więc mogliście tego nie zaobserwować. Okej. To chyba tyle na dzisiaj. Montuję ten film jak najszybciej, bo myślę, że warto... O! Jeszcze tu nie naprawiłem. Bo myślę, że warto jest go pokazać. Bo kuźwa, takie rzeczy to się chyba nie każdemu dzieją. Okej. See you next time. Jest źle. Herobrine dopadł moją grę. Patrzcie, co mi się dzieje. Udało mi się to nagrać. Ja od razu mówię, przysięgam, w tym nic nie kombinowałem. Robiłem sobie kolejkę i tam leci go za mnie tam. Ja się boję. Te mózgi się pojawiają u mnie jak głupie. Ja nie chcę żyć na tym świecie.